właśnie wyszydzana, a decydenci ignorują jej postulaty oraz poglądy, od mediów poczynając na uchwalonych już ustawach i projektach legislacyjnych skończywszy. Kazus telewizji Trwam, która transmituje dzisiejsze ważne dla nas kibiców wydarzenie, jest tego najlepszym dowodem. Także wyszydzanie i bezkarne profanowane symbole naszej wiary i polskości. Ręce barbarzyńców dotarły już i do tego najświętszego dla nas miejsca, tronu Królowej Polski. Środowisko kibiców też od lat znajduje się wśród wykluczonych przez establishment. Nie za chuligaństwo, które w ostatnich latach zostało zmarginalizowane w naszym środowisku dzięki wielu bardzo twórczym inicjatywom, w które włącza się dzisiaj większość kibiców. Ale właśnie za niezależne myślenie, patriotyczne inicjatywy, manifestowanie przeciw arogancji administracyjnej, której na co dzień jesteśmy świadkami, ku rozpaczy władzy i mediów mętnego nurtu, jak trafnie nazywa je ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i telewizji Trwam, środowisko kibicowskie, mimo indywidualnego zróżnicowania, ma jednolity i ogólnie przyjęty na trybunach światopogląd, silne umiłowanie ojczyzny, dumę z naszej historii i kultywowanie pamięci o bohaterach, konserwatywne podejście do kwestii tolerancji, przywiązanie do tradycji oraz, co najważniejsze, publiczne prezentowanie tych wartości i ideałów. I to jest postawa godna pochwały i szacunku w świecie, w którym niemal wszyscy oglądają się na wszechobecną poprawność polityczną i boją się otwarcie przyznać do swoich poglądów. I kibice dzisiaj ponoszą za to wysoką cenę, płacąc kolegia za publiczne prezentowanie swoich poglądów, a w najbardziej drastycznych przypadkach odsiadując miesiące w areszcie bez aktu oskarżenia o przestępstwo. Podczas naszej pielgrzymki na Jasną Górę modlimy się szczególnie za tych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Chrystus jest z nami. Dobrze pracując. Patriota to także człowiek, który ceni